Cześć dziewczyny, witajcie. Tym razem zrobimy sobie filmik o pielęgnacji włosów. Troszkę takie podsumowanie mojej pielęgnacji włosów tamtego roku. Produkty, które się pojawiły, które są nowe i też takie starsze hity, które od lat stosuję. I powiem Wam dziewczyny, że jeśli chodzi o wszystkie te lata, od kiedy zaczęłam moją przygodę z pielęgnacją, ostatni rok był tak naprawdę tym, w którym najmniej czasu poświęcałam na pielęgnację włosów i tych bardziej specjalnych zabiegów pielęgnacyjnych tak naprawdę wykonywałam najmniej. Raz w ciągu tamtego roku, chyba może maksymalnie dwa, dokładnie nie pamiętam, wykonałam Olaplex i to jest ten zestaw do Olaplexu, taki mini zestaw, którego ja najczęściej używam i zwykle tak naprawdę robię to częściej, bo raz na 3 miesiące zdarza mi się taki zabieg u mnie na włosach powtarzać. Ja lubię go głównie za to, że moje wysokoporowate włosy powleka i generalnie je wygładza. Odejmuje im troszeczkę objętości, troszeczkę puszystości, właśnie zmniejsza tendencję do puszenia i za to Olaplex lubię. Natomiast nie jestem fanem jakimś szczególnym dalszej części, dalszych numerków tej całej Olaplexowej pielęgnacji. Trójka u mnie nie robi specjalnego wrażenia, tak samo reszta tych rzeczy. Natomiast sam zabieg w przypadku moich włosów faktycznie sprawdza się bardzo, bardzo ładnie. Tylko raz w tamtym roku też robiłam keratyn wyprostowanie włosów. Zwykle zdarza mi się robić go troszeczkę częściej. I tak naprawdę jeśli chodzi o takie specjalne rzeczy, to są te, do których się ograniczam. Rzecz, o którą bardzo często pytacie. Ja nie farbuję włosów. W tym momencie już od paru lat zupełnie nie używałam farby. Nie stosuję też henny, nie stosuję też henny w ramach pielęgnacji, więc tak naprawdę Olaplex i ewentualnie keratynowe prostowanie włosów, które u mnie też włosów nie prostuje, ale tylko je wygładza, są tymi rzeczami, do których się ograniczam. Sprawdzam też wiele zabiegów fryzjerskich i to są głównie takie właśnie wygładzające, powlekające zabiegi. Ostatnim takim był zabieg Redken, który dał naprawdę piękne efekty, jeśli chodzi o wygładzenie włosów i no, szczególnie na moich wysokoporowatych włosach to było widać, natomiast nie utrzymywał się u mnie aż tak bardzo długo, więc znowu traktowałabym go raczej w kategoriach takich doraźnych upiększaczy przed jakimś wielkim wyjściem. I też faktycznie odjął mi troszeczkę tej objętości, natomiast włosy wyglądały świetnie. Jeśli chodzi o olejowanie, bo ja faktycznie olejuję włosy przed właściwie każdym myciem, staram się myć włosy maksymalnie 2 razy w tygodniu, tak naprawdę moim włosom wystarczy tydzień. W tym momencie to są te włosy, które teraz widzicie, to są włosy niemyte chyba już 6 albo 5-6 dni. I moje włosy to są włosy z natury suche, ja mam raczej suchą skórę głowy, nie mam żadnych problemów z przetłuszczaniem się, więc no, staram się te włosy myć jak najrzadziej, a jeśli z jakiejś przyczyny muszę robić to częściej, to decyduję się na mycie odżywką, zaraz też tutaj wszystkie rzeczy Wam pokażę. Ale tak jak mówiłam, olejuję włosy przed każdym myciem, w trakcie tygodnia też nakładam na nie niewielkie ilości różnego rodzaju olejków. I ta pielęgnacja, którą Wam tutaj pokażę, to są produkty, które starałam się bardzo zawęzić, bo nie chcę Was tutaj zasypać tym wszystkim, co stosuję, a zdarza mi się rotować bardzo wiele rzeczy. Wiele różnego rodzaju olejków, natomiast jeśli chodzi o tą kategorię, to mam oczywiście swojego największego ulubieńca. I to jest Amla, ajurwedyjski olejek do włosów z Orientany. To jest rzecz, którą ja pokochałam od pierwszego użycia i od lat pokazuję go na blogu. Jestem ogromnym orędownikiem tego produktu. Jest naprawdę świetny na moich włosach, składa się genialnie. I bardzo, bardzo go polecam. Oprócz tego oczywiście olej, o którym zawsze opowiadam, to jest olej lniany. Moim zdaniem najlepszy na moich włosach. Jestem nim zawsze niezmiennie zachwycona. Natomiast jeśli chodzi o olej lniany i olejowanie, to naprawdę dziewczyny, uczulam Was na jakość oleju lnianego. Najlepiej stosować taki z lodówki, który w sklepie również przetrzymywany był w lodówce, który jesteśmy w stanie w miarę szybko przynieść do domu, tak żeby on po prostu nam się po drodze nawet nie zepsuł. Czasem taki olej lniany, na przykład wieziony w samochodzie przez parę godzin, gdzie mamy bardzo, bardzo ciepło, potrafi się już zepsuć i możemy to bardzo szybko odczuć i na włosach też widać taką różnicę. Innym olejem, a raczej masłem, które uwielbiam, jest masło Muru Muru. Moim zdaniem znowu zbyt mało popularne i
i mało doceniane, natomiast bardzo polecam je do włosów wysokoporowatych. Problem z tym masokiem polega na tym, że ono jest bardzo twarde, więc musimy je najczęściej jakoś rozgrzać, inaczej pozostawia białe grudki na naszych włosach, a tego oczywiście nie chcemy. Natomiast murumuru jest właśnie takim masłem, które ja dokładam sobie w trakcie tygodnia. Wszystkie oleje z małych pestek dobre do moich wysokoporowatych włosów oczywiście też lubię. Olej z nasion bawełny jest dla mnie całkiem spoko, natomiast murumuru to jest taka mało znana rzecz, o której wydaje mi się, że warto powiedzieć troszeczkę jakoś szerzej ją przedstawić. W kategorii szampony mam jedną nowość, którą bardzo, bardzo lubię, ale oczywiście też znowu mojego wieloletniego ulubieńca, którego chciałam jednak tutaj pokazać. Szampon koniakowo-oliwkowy z firmy Provida Organics. To jest od lat mój absolutnie ukochany szampon, którym jestem oczarowana. Nie będę się na nim tutaj bardzo rozwodzić, bo jeszcze dużo produktów czeka w kolejce, ale jeśli jesteście ciekawe, to odsyłam Was do linka w opisie. Tam macie na blogu napisane wszystko bardzo, bardzo dokładnie o tym szamponie i tam wymieniam też te wszystkie jego zalety, tłumaczę, dlaczego działa tak fajnie, jest naprawdę cudowny. Ale szamponem, który chciałam wypróbować od bardzo dawna i który w końcu kupiłam na iHerbie, jest szampon Pura Dore. I to jest ten oryginalny szampon z biotyną i z tego co kojarzę, chyba aż 17 wyciągami, ekstraktami ziołowymi. To jest jeden z szamponów, który jest bardziej popularny też na Amazonie i który ma mnóstwo opinii. Z tej serii mamy właśnie szampon i odżywkę i to jest taki duet, który ma pobudzać nasze włosy do wzrostu, zapobiegać wypadaniu i tak dalej. Skład jest naprawdę niesamowity. To jest jeden z piękniejszych składów, jeśli chodzi o szampony, jakie widziałam. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Wrzucę Wam tutaj teraz to wszystko, żebyście mogły zobaczyć. I faktycznie to jest szampon, który jest bardzo ziołowy, dość mocno oczyszcza. U mnie jest troszeczkę bardziej oczyszczający niż ten szampon Providy, natomiast nie jest takim mocnym wysuszaczem, nie jest takimś typowym rypaczem. Natomiast faktycznie jest, gdybym miała powiedzieć, określić spektrum, to jest troszeczkę bardziej po tej stronie takich mocniejszych rzeczy, ale wydaje mi się, że też głównie ze sprawą ilości ziół w składzie i to jest naprawdę piękna sprawa. U nas go nie widziałam, ale jeśli zamawiacie na iHerbie albo na Amazonie, to też na dole będziecie miały linka. Świetny szampon, który faktycznie jest w stanie pozytywnie wpłynąć na naszą skórę głowy, pozytywnie wpłynąć na przerzedzające się włosy, na włosy wypadające. Ja też zaobserwowałam, że kiedy go używam, tych włosów wypada u mnie troszeczkę mniej i też troszeczkę więcej się ich pojawia. Ale kolejną rzeczą, która jest naprawdę bardzo ciekawa i to jest też mój hit, o którym pisałam osobny post na blogu jakiś czas temu, jest kuracja regenerująca do skóry głowy z rozmarynem i węglem aktywnym. To jest marka Rated Green, która jest u nas w miarę znana, natomiast chyba nie tak bardzo popularna, jak powinna być. Wydaje mi się, że głównie ze względu na cenę, ponieważ te produkty są troszeczkę droższe, ale znowu to jest jedna z niewielu takich marek włosowych, o których mogę powiedzieć, że faktycznie jest warta swojej ceny, bo mamy dużo produktów fryzjerskich, dużo takich bardziej, no nie wiem, profesjonalnych rzeczy do włosów, które tych cen zupełnie warte nie są. Natomiast Rated Green robi świetne kosmetyki, między innymi też świetne wcierki. Wcierek tym razem nie będę Wam pokazywać jeszcze, bo to jest temat na osobny filmik. Ale to jest tak naprawdę odżywka o takim ciemnym kolorze, którą nakładamy na skórę głowy i która w taki bardzo przyjemny sposób ją delikatnie oczyszcza, odświeża, ale też nawilża. Te kuracje występują w jeszcze innych wersjach, jest też taka bardziej nawilżająca, natomiast ta jest tą taką regulującą, oczyszczającą. I muszę powiedzieć, że to jest produkt naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. I tak naprawdę dla mnie, czyli dla osoby, która przez lata stosowała mycie odżywkami i musiała sobie jakimiś takimi własnymi sposobami do it yourself, jakimiś autorskimi mieszankami, radzić sobie też z takim naturalnym, delikatnym oczyszczaniem skalpu przy okazji mycia włosów odżywką, jeśli nie chciałam używać szamponu, ten produkt jest naprawdę zbawieniem, bo on tutaj tak naprawdę załatwia mi całą sprawę. On wydaje mi się tak naprawdę troszkę zbyt cenny, ma zbyt ładny skład, żeby myć nim całe włosy
określone długości, natomiast przy myciu odżywką to jest właśnie to, czego używam do mycia skóry głowy. I to jest naprawdę fenomenalny produkt. Będziecie miały też linka w opisie na dole, bo tak jak mówiłam, pisałam o nim na blogu. Jeśli chodzi o odżywki i maski do włosów i całą tą kategorię specjalnych produktów dopasowanych do porowatości włosów w milionie wersji i odsłon, która teraz zalała nasze drogerie, moim ulubieńcem tak naprawdę jest ten Liquid Gold firmy Hairy Tail. Dla mnie akurat najlepszy produkt, jeśli chodzi o wszystkie te dedykowane dla różnych porowatości produkty mające na celu też utrzymanie równowagi pH. Ja testowałam ich naprawdę bardzo, bardzo wiele. Testowałam mnóstwo produktów stworzonych przez dziewczyny, które pasjonują się pielęgnacją włosów. Mnóstwo produktów tych marek, które podchwyciły ten trend i teraz same wypuściły tego rodzaju formulacje. Pewnie też testowałyście bardzo wiele produktów tego typu. Pojawianie się tego typu rzeczy naprawdę w drogeriach bardzo, bardzo mnie cieszy. Natomiast na moich włosach ze wszystkich najlepiej sprawdził się właśnie ten Liquid Gold. To jest emolientowa maska do włosów o wysokiej porowatości. Bardzo gęsta, bardzo taka odżywcza, dociążająca, bardzo nawilżająca. I na tych moich włosach wysokoporowatych to jest właśnie ten produkt, który jest takim specjalnym dodatkiem w mojej pielęgnacji, który te włosy właśnie tak delikatnie dociąża, sprawia, że one są takie mięsiste, bardzo ładnie trzymają, utrzymują poziom nawilżenia, bardzo ładnie się błyszczą. To nie jest taki typowy wygładzacz, natomiast właśnie to dociążenie, nawilżenie to są te najważniejsze rzeczy, jakie otrzymuję po użyciu tego produktu. I skład tutaj też jest bardzo, bardzo ładny, więc tak naprawdę to jest ta moja masko odżywka do zadań specjalnych, ponieważ na co dzień najczęściej używam takich całkiem banalnych rzeczy. Grow Strong to jest mój ulubiony drogeryjny produkt, tak naprawdę jeśli chodzi o ten taki najbardziej podstawowy poziom odżywek, najtańszych rzeczy, które zużywam w największych ilościach. Ze wszystkich ten sprawdza się u mnie najlepiej, więc też od kiedy ta seria pojawiła się na rynku, to trochę się tej rzeczy trzymam. Oprócz tego Redken, to jest też taka rzecz, którą pokazywałam już parę lat temu, raz dwa lata temu albo trzy w tym momencie, ten czas tak szybko leci. I Redken to był dokładnie All Soft, najpierw dorwałam go w TK Maxie, później kupowałam go już przez internet i to jest odżywka, która jest na moich włosach naprawdę świetna. Ona jest właśnie takim typowym silikonowym wygładzaczem, więc to jest ten bardziej wygładzający element w mojej pielęgnacji i bardzo ją lubię. Jeśli chodzi o dodatek protein, moje włosy bardzo łatwo przeproteinować niestety, więc muszę na to uważać. Natomiast taką odżywką, którą ja absolutnie uwielbiam i ubóstwiam, uważam, że jest po prostu genialna, jest odżywka Job i to jest mleko owsiane, ta żółta, która bardzo często jest przeceniona wszędzie, bardzo łatwo można ją znaleźć, jest naprawdę fenomenalna. Ona z kolei nadaje moim włosom blasku, takiego troszkę proteinowego utwardzenia, wygładzenia, sprawia, że one są takie bardzo sypkie i przyjemne, co też w wypadku tych moich wysokoporowatych włosów jest często pożądane. I to jest taki mój podstawowy zestaw. Ja oczywiście bardzo często zmieniam te produkty i bardzo często testuję nowe, natomiast w trakcie całego tamtego roku to były rzeczy, które stosowałam najczęściej. I oprócz tego mam jeszcze kosmetyki takie typowo wygładzające, które stosuję przed stylizacją, ponieważ ja najczęściej układam włosy na szczotkę. Moje włosy to włosy oryginalnie kręcone. Może tutaj będziecie mogły zobaczyć zdjęcie, jeśli uda mi się jakoś je wrzucić jeszcze. I może tak, przed pomyciu, kiedy moje włosy są jeszcze wilgotne, najczęściej nakładam na nie dwa produkty. I to jest albo Redken Acidic Perfecting Concentrate, to jest taki kremo żel, który nakładamy przed stylizacją włosów i on jest właśnie takim wygładzaczem, który dodatkowo te łuski domyka i sprawia, że te włosy są faktycznie troszeczkę bardziej wygładzone, troszeczkę bardziej błyszczące, ale absolutnie ich nie dociąża i to jest to, za co ten produkt lubię. On też nie jest takim mocnym nawilżaczem.
jest czymś pomiędzy produktem, który daje lekki poziom nawilżenia, ale też wygładzenia, natomiast nadal to jest taki bardzo ciutki produkt. A tym produktem takim mocniej nawilżającym, w którym ja się absolutnie zakochałam od czasów jego premiery, jest emolientowa Morella od Anwen i to jest z tych trzech takich właśnie rzeczy bez spłukiwania, które od Ani w tamtym roku się pojawiły, mój faworyt. Ponieważ emolientowa Morella naprawdę genialnie nawilża moje włosy i sprawia, że one aż do następnego mycia bardzo, bardzo długo są naprawdę niesamowicie przyjemne i głównie za to właśnie takie przyjemne nawilżenie, które jest trwałe. Ten produkt uwielbiam, jeśli macie wysokoborowate włosy, które mają tendencję właśnie do puszenia albo są z natury bardzo, bardzo suchymi, kręconymi włosami, tak jak moje, to ta emolientowa Morella będzie genialna. Ale uwaga, bo naprawdę wystarczy dosłownie odrobinka. Ja mieszałam ją też z pozostałymi dwiema humektantowymi i proteinowymi produktami. I w takiej formulacji też sprawdza się fajnie, natomiast z tej trójki ta jest najlepsza i naprawdę bardzo chciałam ją tutaj pokazać. Wielkie brawa dla Ani za tak cudowny produkt. A takim silikonowym wygładzaczem, który uwielbiam, jest Kerastase i to jest Oleo Relax, który powrócił troszeczkę, bo ja stosowałam tą serię lata temu, zanim jeszcze w ogóle zaczęłam się interesować pielęgnacją włosów. To był jeden z produktów, który gdzieś tam został mi polecony w salonie, kiedy jeszcze chyba byłam pod koniec liceum albo na początku studiów, nie wiem. I pamiętam, że ta seria potem zniknęła, teraz znowu wróciła. Jeśli chodzi o samo działanie tego serum, to jest całkiem normalne. To nie jest coś, co mnie jakoś absolutnie zachwyca lub powala. Jeśli chodzi o silikonowe sera, być może są jakieś, które wspominam lepiej. Natomiast to ma absolutnie nieziemski zapach. To jest zapach, który zbiera milion komplementów i który inni ludzie też na mnie bardzo, bardzo lubią. Jest taki delikatnie egzotyczny. I też usłyszałam, że moje włosy pachną jak wakacje w Azji, co jest bardzo, bardzo miłe. Ale wiadomo, że zapach jest kwestią indywidualną, więc no jeśli chodzi o działanie, to jest po prostu bardzo, bardzo dobrze, ale nie ma tutaj jakiegoś wielkiego efektu wow, czy to nie jest jakiś, wiecie, produkt, który odmienił moje włosy lub cokolwiek takiego. On świetnie nabłyszcza, świetnie wygładza. Cudownie nadaje się do nałożenia przed suszeniem suszarką, natomiast tak jak mówię, ja uwielbiam go głównie ze względu na zapach. Jestem bardzo ciekawa, czy Wy odkryłyście jakieś swoje ulubione produkty do pielęgnacji włosów. Jeśli tak, koniecznie mi o tym napiszcie. Napiszcie mi w ogóle, jaki jest Wasz ulubiony kosmetyk do włosów w tym momencie, taki, bez którego nie mogłybyście się obyć. Może z wyjątkiem szamponu, jaka jest Wasza ulubiona maska, Wasz ulubiony olej. Cokolwiek, wszystko będzie dla mnie mega, mega ciekawe, bo akurat też w pielęgnacji włosów ostatnio trochę mniej siedziałam i też takich produktów szukałam dla siebie mniej, ale u mnie zawsze takie fascynacje kosmetykami i tematami kosmetycznymi przychodzą falami, więc w tym momencie akurat znów jestem na to bardziej zakręcona, szukam jakichś ciekawych rzeczy. Z tym, że ja też szukam takich rzeczy troszeczkę za granicą, patrzę na iHerb, szukam jakichś ciekawszych wcierek, które u nas może nie są tak bardzo popularne, ale o wcierkach pewnie jeszcze powiem Wam w innym filmie, bo też znalazłam jedną bardzo ciekawą rzecz, którą aktualnie testuję. Dzięki ślicznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze. Jeśli macie pytania, to oczywiście piszcie. Buziaczki i do zobaczenia.